Diamondzik. Tak? Nigdy więcej nie kradnij fur, jasne? No co? Ty przestań się, ja w ogóle nie kradę fur, to szedł w pychu, kurwa, stary. Widzieliście tu czarnia? Tak, no, widzieliśmy, lepiej nie wychodź. Ale to nie po ciebie. Siedź w klatce lepiej. Siarę tu przyjechał. 10 radiowozów, stary. Co ty pierdolisz? Opancerzeni. Co ty pierdolisz? Na sygnała. Nie, nie, no, świruj. Stary, ja sobie szedłem tu z Tenteizerem. Tak o. Co ty pierdolisz? Poważnie to było 10 radiowozów? Kurde, się chłopie z dupy, stary. Zawinęli tu, zawinąłem kupni na ulicy, powiedział, że jest dwójka. Wiesz, w kredo, to przecież ja powiedziałem, że w kredo nie daje i przy to mnie jest, kurwa, z gotówką, kurwa, piątki, stary, nie? Opierdoliłem mu, kurwa, zobaczyłem na IDS-u, sam stał, opierdoliłem mu tutaj towar, kurwa, a potem do mnie dzwonił obce numery i mówi, dawaj sobie z towarem, kurwa, schodzę tu na bezpiecznego, kurwa, o, kurwa, co tu jedzie? Nieważne, ten śpół jebany, byście widzieli tego śpuna w kapturze, trzeba było zrobić przekopę, rozdupczył się, to... No właśnie, do mnie też się jakiś towar, kurwa. Ale mu ty jest mocno pojebany. Ale widzieliście go tutaj przed chwilą? No nie, nie spierdoli z tym dziadkiem. Z dziadkiem? Z dziadkiem, no. Czekaj, oni mi dali w ogóle. Oni mi dali w ogóle hajs. To mnie podpisze. Nie dali mi hajsu, kurwa. Pojechali po niego naszą furą, sorry. Pojechali po niego naszą furą, kurwa, zajebali nam wszystko. Jak to waszą furą? Zajebali wam furę i pojechali z tym dziadem? No. Jak to się ledwo kupi. Ale zajebana fura, którą wam zajebali, to wam nie zajebali, nie? Jak mogli wam zajebać? Jednak to mnie zajebali furę, ale kurwa, wzięli zajebaną furę. Ja pierdolę! No co za zgret pierdolony! Ty, ale naprawdę, to jak bez wolenia w chuja było tutaj w chuj radiowozów, czy nie? No forum, nie? Tutaj nie, na Czebernisy było. Na forum były radiowozy, a to może tam szalina jakaś była, kurwa? No tam było w chuju dużo szalina. Ja bym nie szkodził, tam koło tego. Jak spotkam tego starego dziada i tego czpuna, to i we dwójkę na niebie. Chuja to zjebać! Mówili, że chyba chcą cię zabić, stary, nie? Że mnie chcą zabić? Tak. Nie, no co ty serwes? Myślałem akurat ci kieromo mi ten. Daj mo! Co ty tam się kieromo? Nie, no nic, mamo, nic, nic, ja tutaj z chłopakami tylko na dole. Wracaj do domu prędko! Kurwa, panowie, bo ja chyba na chatę muszę lecieć, ale. Co, ona jeszcze żyje? Cześć, co? Znamy się? Cześć, czekaj. Jak to było, czekaj, kurwa, Dylan, tak? Dylan jesteś? Dylan nie żyje. A to kto ty jesteś? A, dobra, nie, w sumie to, tak, w sumie to nieważne. Nie zapraszam mam głowy. Spierdalam już stąd, trzymajcie się. Ty, Diamond. A, co? Na obiad miałeś wpaść, to jest raz. Dlaczego nie wpadłeś? Byłem na odwyku, matka mnie wysłała. Uzależniłem się od kurwa metaklafedronu. Ja za swoją drogą. Kurwa, w sumie jak już mnie znasz, kurwa, to pewnie ja ciebie też znam, co? No nie wiem, no ostatnim razem jak tu byłeś, to Wąski ci mówił, żebyś się tu lepiej nie pokazywał. No ale to było około parę lat temu, stary. Było minęło, co? To było. Kurwa, nie wiedziałem, że w ogóle tutaj są sąsiedzi, myślałem, że wszyscy są wyprowadzili, kurwa, co nieraz tak tutaj byłem, to była niezła pustka, słyszałem, że chłopaków pozawijali. Paru chłopaków nie żyje, paru chłopaków pozawijali. No, dobrze słyszałeś. Prawda, tylko my zostaliśmy. Aha, the real OG, kurwa, OG gangsters, te. Tak, kurwa, real chamber gangsta. Real chamber, kurwa, gangsta, kurwa, real trihana, kurwa, digga, gangsta, kurwa, wicker, ops, pop. Yeah. Wariaty, a tak po sąsiedzku, jak tutaj już mieszkacie, kurwa, nie macie może jakiegoś, kurwa, kryształu na... Na, nie za dużo. Nie za dużo, no kurwa, no ostatnio, słuchaj, przynajmniej przez forum drive, kurwa, i przez tam parę przecznic i każdy mówi, że jest, kurwa, lipa z tym, prawda? Czy po prostu, kurwa, ja nie chcę mi ktoś za bardzo opierdolić towaru? Co? Zależy, kogo pytasz, to po prostu nie chcieli ci opierdolić tyle. O, tak, to by się spytał takiego starego z grana i z boku. Słuchajcie, kurwa, poszukuję, kurwa, gościa, który by mi dał, kurwa, klocka w abonament i mógłbym go opierdalać, kurwa, na procent. Wiecie, jak jest? Trochę się bawiłem w detal, kurwa, i znam się na tej rzeczy, no. Stary, jakbyś mi, kurwa, dał, kurwa, chociaż kurwa, piątkę w kości. Dobra, nie ma co, nie. Piątkę w kości, ale jak nie macie, to nie trudno.
Zawijam w takim razie. Poczekaj, słuchaj, daj mi jeszcze dwie minuty. Daj mi jeszcze dwie minuty. No ty, dobra. Halo. No halo, czekam. No już witam, otwieram. Kurwa. Judasz. A z kim on stoi? Już jakiś pasożyt jest, kurwa. Co on w chuja wali, ty? Bo chyba go wyjebały mu kory, kurwa. Wyciekaj. No niech jeszcze raz zadzwoni. Czy on ma prywatny numer, z prywatnego numeru dzwoni, stoi z kryminalnym. No chyba... Ty, słuchaj, miałeś być sama, stoisz, kurwa, z jakimś gościem, który co najmniej wygląda kryminalny, kurwa, pojebał cię. To mam okazać pójść? To mój ziomek jest. Wypierdalaj z nim, co miałeś być sam, kurwa. Dobra, to powiem mu, że poszedł, poczekaj. Zostaw sobie. No, na widzę. Kazałem mu przed blokiem, czy tam wygląda. Dobra. Było słychać nawet pały. Ale kurwy to są, poczekaj. Ale to są kurwy, nie? Myślisz, że mnie złapie, kurwa. Chuja nie złapie, pa. Zobacz. Ja wiem, co mam zrobić, kurwa. Patrz. W chuja będziemy robił. No przecież proszę, wychodzę na razie bez towaru. Oni go wzięli, a on się rozjebał i my teraz do niej przychodzi. Siema, stary. Siemanko. No, mam gazdę. Dobra, chcesz te kilo kartofli? Dawaj mi te siano. To teraz ci daj siano, muszę zejść do ziomkowi siano, troszkę. Co ziomkowi siano, kurwa? On to jego siano, chodź tu, podaj mi siano, stary. Chyba oszalałeś, nigdzie nie idę, albo dać mi siano, bo nie wylazę. Ja pójdę, ty czekaj. No, idę, dobra. No, stary, dawaj, mam sianko. No, dawaj te siano, raz. Kurwa, czemu ty mi 10 dałeś, chuju? Ja. Ty dodałeś, bo ja mam czasu, bo moja matka. Dajmon, za ile ten zgotujesz te ziemniaki? No mam już chwilę, no tutaj stoi jakiś gość i chce mi dać tam jakieś pieniądze, no. Mam w torbie. Dawaj tę torbę. To posypasa, stary. Dawaj tą torbę, kurwa, bo się spieszę, no. Dobra, daję. Na ziemię! Pierdol się, ty kurwo! Pierdol się, pojebało ci się chyba w dupie! Chyba ci się pojebało w dupie, kurwa, do końca! O, ty kurwo! O, ty chujozo jebana! Albo nie, nie biorę tego towaru! Nie biorę tego towaru, przynajmniej nie myślę, że to jest kurwa w głowie kota! Nie myślę, że to jest w głowie kota! Kurwa jebane! Kurwy jebane! Kurwa! No czekaj, wychodzę bez niczego. Na ziemię się kłać, na ziemię! Co jest? CPD kłać na ziemię! Panowie, na spokojnie! Synu, nic tam ci się nie dzieje! Nie, mama, na spokojnie, tu tylko policja przyszła, bo chyba ten jakiś gość chciał nam się włączyć do mieszkania! Na pewno, synku! Pojebało was! Do mojego syna! Wy kurwy! Do mojego syna! Pojebał was! Wypierdalasz mi dreaminga z mojej klatki, wy kurwy! Wypierdalasz mi dreaminga z mojej klatki! Pojebał was! Do mojego kurwa synarka! Do mojego kurwa synusia! Mamo, uspokój się! To są panowie z komendy! Uspokój się, mamo! Wiesz, że jestem niewinny! Jasne, ja nic nie zrobiłem. Zostawcie mojego syna, bydlaki jebane. Zostawcie mojego syna, wy kurwy. Kurwa, sto policji. Kurwa, mówię, ale czemu ja, ale przecież ja nic. Kurwa, mać. W coś ty mnie wpakował, idioto! Spokojnie. Najpierw tękałeś moją matkę! To prawda! Ten garnek tękował moją matkę! Znaczy, dobra, idziemy, mojego syna! Proszę pana, idziemy. O, cholera jasna! Przepraszam, mamę, ale ona jest strasznie... Ale ja nie chcę iść do paki! Zobaczymy, co te grają. Panowie, ale o co chodzi? No powiedzmy, dostaliśmy pewny cygo tej osoby, wszystko było sprawdzone, więc wie pan, o co chodzi. Dwie osoby się na pana wysprzęgliły, że tak powiem. Co? To są jakieś pomówienia? Nawet nie wiem, o cholerę chodzi, panowie. Zaraz zobaczymy, spokojnie. O, witam. A po nas skądś jakby pamiętam. Nie. Tak się składa, że... Bardzo możliwe. Że,
że zajebał mi pan niebieskiego sultana, jak kiedy chciałem pana elegancko podwieźć. Byłem strasznie, byłem wtedy, byłem wtedy strasznie pijany, niemożliwe. Możesz mu podać jeszcze tutaj kradzież pojazdu, operowanie z nie, chwila, tak, panowie. Panie, daj mu. Nie. To było tam nieprawda. Jak to mówią, jakby to panu powiedzieć, w naszym kodeksie prawa, jak minie tydzień, to podobno jest nieprawda. Więc zamknij dupę! I z tego już nie działo! To było tydzień temu, a bo nawet nie więcej! I daj mi spokój! Ja na tego nie pamiętam! Ja wtedy pół kurwa czekania na jęce! Teraz ty zamknij dupę, Leszczu, o czarną skutę karnacji, bo zaraz cię wpierdolę do paki i będziesz siedział jeszcze więcej niż wtedy siedziałeś. Zgonij się! Nie umiem na nic rzeczy! Proszę pana, za całym szacunkiem, ale mam to tutaj. Nie, ja idę do celi! Nie będę robił z tym Ja idę do celi! Może nam przesłanie do czwóreczki. Tak, no właśnie. Ja się nie czuję w ogóle osądzony. Ja bym w ogóle chciał do pokoju przesłuchać, bo ja nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Tak, ja bym. Ja bym najpierw chciał do pokoju przesłuchać. Nie wiem, o co tutaj w ogóle się uprawia. Dobrze, panie Dajmoncie. Panie osadzony. Nie, panie osadzony. Czekaj, o tym się gadało w tym. Dobra, panie zatrzymany, zapraszam pana za mną. Ma pan zajebistą bluzę. Też mi się podoba. Fajna, taka inna. Chodź tu. A co, zaraz nie uda. A to co ty się odpierdala? Kto to jest? Idziesz tu, kurwa. Co tu się dzieje? Puszczaj mnie, sam to idę. Sam to idę, kurwa. Teraz to już nie. Zakuje cię tak, że ci nadgarstki odpadną, rozumiesz to? O, tak. A co za gardło przy was łazi? Co to jest za gość w ogóle? No to jest, że tak powiem, siadaj. Twój kolega, który wszystko dobra, powiedział. Dobra, ja wiem, że mam prawo do jednego telefonu, więc da ci mi go teraz wykonać. Nie ma. Nie, come on. Ja wiem, że mam prawo do jednego telefonu. Dawaj to. Nie. Nie. Chwila. Vito! Skołuj kurwa adwokata i dwie bańki na komisariat, bo mnie wzięli za niewinność znowu. Vito! Vito, słyszysz mnie? Skołuj dwie bańki adwokata na cele. Dwie bańki. Komisariat Mission Row, przywoź najlepszego adwokata i dwie bańki, bo mnie zawinęli na bęben. Coś przerywa. Słuchaj, psiasu. Są tutaj kamery i cię poskażę, rozumiesz? Zawinęliście mnie za nic. Siemanko Smith, jak tam twój akt zgonu? Nie no, tego to się nie spodziewałem tutaj. Tego to się kurwa to nie spodziewałem. Pierdolę reptylialin! Słuchaj, 9 miesięcy byłem czysty, nie waliłem ani mewki, ani fety, ani koki, nie piłem alkoholu i nie rałem szlugów. Wyszedłem na miasto i żeście się mi od razu ujebali, wiedziałem, że tak ale będzie. Ale zajebałeś mi furę parę miesięcy temu. Nie, panowie, tak słuchaj, nie było. Ja wiem jak było. Dobra, to nie jesteśmy, od fury teraz tutaj, tylko bardziej od tego, co sprzedajesz na mieście i ludzi sprzedajesz. Że to sprzedaję? A narkotyki, koks, meta, wszystko gonisz. Panowie, no ja, panowie, ja mam już taką kartotekę, że ja wam nic takiego nie zrobię, przecież ja się już tym nie zajmuję. Mam samarkę z twoimi odciskami. No właśnie, ta osoba też to zrobiła, wjebała cię na głęboką wodę, no nie? Panowie, nic przy mnie znaleźliście, ja nic nie mam, za samym pomówienia. Nie ma opcji, ja chcę to wiecie. Musimy na chatę schować. Wiecie do mnie na kwadrat i nie znajdziecie, panowie. To nie są moje narkotyki. Ale przepraszam. To mu to ogarnąłeś, ponoć też wyjebałeś na coś tam. Słuchaj, jak byś to powiedzieć, kurwa. To jest gość, który pisał do 12-latek na edu. I zajęli się nim kurwa około 2 lata temu, mieli mu postawić wyrok, wypuścić się wolno. Ja znowu wszedłem na edu i on znowu wysyłał kutasa 12-latkom, kurwy syn jebany. Umówiłem się z nim. Ten naprzeciwko ciebie? Tak, umówiłem się z nim kurwa na Chamberlain, przyszedł do mnie kurwa, cześć, siema, ja go wziąłem na patę, bo on powiedział do mnie, że tak, słuchaj, ja ci kupię kebaba albo pizzę, ale ty się wystawisz do tyłu i ci wepnę od tyłu, bo łatwiej wchodzi. Ja mówię, kurwa, no jebany z boku.
opierdolony. Na edu pisał, do 12 lat, tak założyłem konto. Mm-hmm. Martysia 13, kurwa. Da oszukaństwa, bo ja miałem 12, udawałem, że mam 12, ale w liku miałem 13. No i kutas, kurwa, do mnie pisał i kutasa mi wysyłał, kurwa, i mówił, żebym się spuścił na ryj. Przystałem go do klatki. Nie chciałem dzwonić, powiedziałem, chłopaku, daję ci ostatnią szansę, kurwa. Oddaję ci ostatnią szansę, kurwa. I ja się przyznaję, miałem przy sobie, kurwa, 4,2 albo 4, coś takiego. Miałem przy sobie narkotyków, wypadło mi to kurwa z ręki, no ja wróciłem do zwykłego, chciałem przejść spać. Znalazłem to na ulicy, kurwa, powiedziałem, masz to, bo ja tego nie chcę jednak, ja tego nie chcę, kurwa, weź to ode mnie, wziął to. Sam jest i co najlepsze, ja zadzwoniłem na policję, powiedziałem, że to jest przestępca i tak dalej, bo się bałem, bo on kurwa walił konia, kurwa, pod moją klatką. Walił se konia pod moją klatką, moja matka zobaczyła, powiedziała, ty jakiś zbok pod moją klatką, zadzwoniłem po was, kurwa, powiedziałem, że to jest jakiś zbok, grasuje tutaj, kurwa, no, jestem po prostu łowcą pedofilii. To nie są, jakby, to są, były moje narkotyki, ale on to wziął i jakby to, powiem wam tak, ja nie mam nic przy sobie, nic przy mnie nie znaleźliście, wejdźcie mnie na chatę, pogadacie z moją matką, zobaczycie, że kurwa, nic nie znajdziecie i te narkotyki to nie należały w ogóle do mnie, były tylko przez chwilę w mojej kieszeni, kurwa, po prostu mu dałem, to była taka czwórka, ale nawet tego nie dotknąłem, miałem to przez chwilę, bo miałem iść na policję, paradoks, to był po prostu, to się nazywa paradoks społeczeństwa, że ja już miałem iść na policję, ale nie otrzymałem do drogi, bo po drodze mnie policja złapała i to był taki paradoks, to nie jest mój towar. A co, dobra, to mówiłem, teraz w takim razie, mówiłem, to teraz panie Kapro, on ciebie teraz wpierdolił, o co chodzi z tymi dziećmi? No właśnie, powiedz, wszystko pisałeś na edu, na edu pisałeś i wysyłał, kurwa, gołe chuje, że kupisz kebaba albo pizzę z Halaki Plakera, że kupisz Herstopera z Halaki Plakera, a ona ci pokaże pizdę, ja słyszałem! W telefonie mam ogłoszenie i dowóz kryształu 247, same grudy, 212-3707. Ale to dlatego, żeśmy się umawiali wcześniej na edu i żeś pisał, że lubisz ćpać, dlatego cię wyłowiłem, kurwa, z spierdolonego tora. Gdyby nie to, to byś nie zabał, byś potem ruchał te małe dziewczynki w Los Santos. Wiedziałem, że to jest ty. Na jakieś rzuty ekranów na ten temat? Co on wypisywał? Ja mam co on wypisywał, nie mam co ja wypisywałem. Nie, kurwa, tak się składa, że ja nie mam akurat rzutów ekranów, bo zrobiłem formata, zrobiłem kurwa, przeszedłem z Windows 11 na XP, bo mi gry lagowały. Kurwa, ja mam wszystko. Rozumiem. No dobra. No, co zrobić? No to co, o co chodzi z tym tematem i tak dalej? Takie, no, że do się dzwonił, sobie się na transakcję. No, z tematem, bo on chciał się najpierw naćpać, a potem wyruchać 12-latkę. No kurwa, mówię, edu, gadaliśmy, kurwa, wysłał mi gołe zdjęcia pidola. Możemy zgadnąć, kurwa. Pokazywał mi na linijce zdjęcie, że miał 12 centymetrów. Możemy. Zobaczy. Niech pan zobaczy go pidola. Zobaczymy, czy się zgadza, że on ma 12 centymetrów. Dobra, zobaczymy. Pan zobaczy jego pidola, kurwa, w łazience tej. Pan pokazuje. Pan zobaczy, czy ma 12 centymetrów. Go zmierzy i zobaczymy, czy to się zgadza. Bo ja bym nie kłamał, to jest 12 kurwa i pół centymetra. Pan zobaczy, ja widziałem pinola, pokazał mi na miarce. Dobra. Idźcie do łazienki i zobaczcie, 12 i pół centymetra. I co teraz? Pewnie telefon sformatował. Na 100%, że stary zbok, zobacz, jak on wygląda. Dobra, to pana w kapturze. Proszę wstać. Ale, jasne, bo nie mam szkapturę na głowie. No idziemy. Ale pan kapturze czarny zostaje, Dickweberze go tutaj przyciśnie o te dzieci, dobra? Co może coś powie? Panie oficerze, ja z całym szacunkiem, ja mam kartę taką, kurwa, bardzo, bardzo... No właśnie widziałem, że tak, przeraziłem. Ale ja się naprawdę zmieniłem, ja wróciłem z odwyku, ze wszystkiego i ten gość mi zakręcił moje życie. Ja nie chcę schodzić jakby na złą ścieżkę. Ja to miałem na własny użytek, ja z tym nie wyszedłem sprzed domu, ale mu dałem, żeby się odczepił, bo widział, że mi z kieszeni wystawało, dałem mu to, ale ja już nie zażywam, kurwa, naprawdę. Rozumiem, dobra, to w takim razie, jak coś pan znajdzie tam na ebu na niego, to wy pan gdzie nas szukać, no nie? Na pewno dostanie tam delikatnie. Tak. Jeszcze go znajdziemy, od dzisiaj możemy kooperować, pan mi poda swój numer prywatny, ja będę dzwonił, będę widział pedofilii na Los Santos. 449. Tak. A co, pan Dajmonik wychodzi? Nie, pan Dajmonik wychodzi. Ja już na razie wychodzę. Ja wychodzę, na mnie na ale razie tam ty zostaje jak na razie. Słuchaj. Ja tego samochodu to ja nigdy nie zapomnę, rozumiem. Jasne. Dobra, no panie zwolny. Ja to pod strzałkę tutaj puszczę. Działa ten? Dobra. Działa. Dobra, to ja idę. Dajmonik. Ten? Nigdy więcej nie kradnij fur, jasne. No co, ty przestań się w ogóle kradnę fur, myślę, że zwykł, kurwa, stary. Dobra, teraz sam też się zająć, no to miłego dnia życzę w takim razie. Jasne, do widzenia i na pewno zmieści, że ma 12,5 mm, bo tak miałem na zdjęciach. Trzymaj się! Drzwi jest sam otworzyć. No moment, daj. O nie?
Co o nie! Mundo Smitho? Chwila, przecież dopiero byłem wypuszczony! Przecież dopiero byłem... Chwilę moment! To by było na tyle. Idziemy, Diamond. A już się cieszę, Przejmujemy go na mocy dokumentów, jakie były sporządzone. Kurwa mać, przecież dopiero byłem wypuszczony, że zgrane! Ten człowiek działa dla nas. Później wam przekażemy co i jak, okej? Okay? Chwila, ja nie znam go! Diamond. Nie. Ej, przecież dopiero byłem na wolności! Przecież to byłem... Moreno! Przecież dopiero chwilę temu byłem na wolności! Zamknij gębę! Nie, nie, nie docenię.